Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam na kolejnym rozważaniu Słowa Bożego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Dzisiaj mamy już 150. spotkanie, a więc jest to jubileusz naszych spotkań. Dzisiaj też musimy o tym powiedzieć, że stacja obchodzi 5-lecie swojej działalności. Dziękujemy, że Państwo jesteście z nami przez ten okres, przez ten czas. Dzisiaj mamy 6. temat z cyklu studium na temat uczniostwa. Nosi on tytuł Przygotowanie do uczniostwa zwykłych ludzi. Wraz ze mną dzisiaj biorą udział Janusz, Ania i Łukasz i prowadzący Mieczysław. Jak zawsze, tak i dzisiaj chcemy to nasze studium przekazać w ręce naszego Boga. Mówimy o Nim, będziemy mówić też o pewnej grupie ludzi, a więc chcemy, żeby Bóg w szczególny sposób nas i błogosławił, i prowadził w tej dyskusji. Może Łukaszu, proszę Cię o modlitwę. Najwyższy Władco nieba i ziemi, chcemy Ci podziękować za to, że dajesz nam szansę studiowania wspólnie Słowa Bożego. Dziękujemy Ci, Boże, za to, że dajesz nam je do ręki i pozwalasz wspólnie dyskutować. Prosimy Cię o szczególne błogosławieństwo podczas tego spotkania, tak byśmy wszyscy nie tylko odczuwali Twoją obecność, a także i nasi widzowie, ale byśmy, Panie Boże, wyciągali wnioski zgodne z tym, co Ty sam zaplanowałeś. Panie Boże, o to Cię prosimy przez imię Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Czy w przygotowaniu do uczniostwa zwykłych ludzi mamy jakąś na uwadze grupę ludzi, czy w zasadzie to dotyczy wszystkich ludzi? Jest to temat dość istotny, dlatego że dzisiaj będziemy mówić o pewnej grupie ludzi, z której też wywodził się nasz Pan Jezus Chrystus. Bardzo często, jak jest lekarstwo na wszystko, to znaczy, że nie jest to lekarstwo. Więc my też nasze studium mamy podzielone na jakieś tam szczególne grupy, prawda? Chociaż dzisiejsza jest taka, myślę, bardzo duża grupa. Bo tu chodzi o zwykłego człowieka, czyli chyba o przeciętnego człowieka chodzi. Nie jest to żadna ani z jednej strony skrajność, ani z drugiej, bo mówiliśmy już o dzieciach, czyli o bardzo młodych ludziach. Mówiliśmy o chorych, prawda, czyli szczególnej sytuacji będących ludziach. O jakich jeszcze mówiliśmy? No w każdym razie różne takie tematy poruszaliśmy. Jeszcze będziemy mówili o innych, bardziej specyficznych też grupach ludzkich, ale dzisiaj mówimy o takich tym, ja bym powiedział, 90% ludzi przynajmniej. To pojęcie zwykłości dla mnie ma bardzo szczególne znaczenie, dlatego że w gruncie rzeczy zwykłość polega na tym, że człowiek ma odrobinę przyzwoitości, albo może to nazwijmy inaczej, pokory. To znaczy, że zdaje sobie sprawę z własnych ograniczeń. I to jest w pewnym sensie jego błogosławieństwo. Chrystus mówił niejednokrotnie, że jest wdzięczny Bogu Ojcu, że Pan Bóg ukrył to przed tymi, którzy uważają, że mają wszelkie intelektualne przymioty, które ich prezentują do tego, żeby więcej zrozumieć i więcej pojąć, więcej zrobić, a objawił to przed tymi, którzy uważają, że nic takiego nie posiadają. Więc wydaje się, że zwykły człowiek to tak naprawdę powinien być każdy, który zdaje sobie sprawę z tego, że po prostu jest człowiekiem, a wobec Boga niebios jego nawet największe dary intelektualne czy też wszelkie inne majątkowe są niczym.
Chociaż oczywiście Chrystus często wspominał, już tak kończąc, że niestety wielu ludzi, którzy mają takie przymioty, uważa się nie za zwykłych, ale niezwykłych. I to jest problem. No tak. Nakreśliliśmy wstępnie, powiedzmy, bieg tej lekcji. Ale rozmyślając nad tym tematem, można zauważyć, że czynienie ludzi uczniami nie jest rzeczą łatwą. W zasadzie można byłoby zapytać, kto ma to czynić. Mamy podstawy w Słowie Bożym. Mówi w jakimś stopniu na ten temat Stary Testament, ale Nowy Testament już wyciska, prawda, to główne jądro tego uczniostwa, prawda, i pokazuje, kto jest źródłem, prawda, tego uczniostwa. I teraz może zastanówmy się nad tym, jak to jest z początkami. No bo tak, jeśli niełatwo jest czynić uczniami ludzi, to na początkach, w pierwszej fazie, powiedzmy, jakiegoś spotkania, czy rozmowy, czy po prostu zainicjowania jakiejś dyskusji, to łatwo jest, czy jest to problem, z którym często borykamy się, nie wiem, my, ale też inni ludzie? Bardzo często jest taki opór pierwszy do nawiązania kontaktu. Chociaż nie u wszystkich, bo są ludzie, którzy mają bardzo łatwy sposób nawiązywania kontaktu. Do każdego podejdą i od razu wiedzą, jak zagaić, co powiedzieć, żeby od razu się rozpoczęła ożywiona dyskusja, czy rozmowa, czy nawet zażyła znajomość. A są tacy, którzy tak troszeczkę mają mniej takiego. Bardziej jakoś tak... Ja nie jestem takim człowiekiem, który taki łatwo jest do nawiązania kontaktu. Ja tak czuję, że często ludzie ode mnie stronią albo się mnie boją wręcz, bo stwarzam taki pozór jakiegoś, prawda? I to nie jest dobre. I do tego, żeby z kimś nawiązać kontakt, a żeby jeszcze mu przekazać jakąś wiadomość szczególną od Jezusa, to jest trudne. Myślę, że bycie uczniem wiąże się z tym, że człowiek jest niżej, wiąże się to z pokorą. I z tym jest często problem, że większość ludzi nie chce uznać siebie za kogoś potrzebującego czegoś się dowiedzieć czy uczyć. No ale jakby tak iść za ślad za twoim myśleniem, Aniu, to zaryzykuję takie twierdzenie, że w takim razie, skoro nam Jezus kazał, to On nas wywyższył i my powinniśmy się czuć jakby do tego predysponowani albo wręcz uprzywilejowani, żeby to robić właśnie. I powinniśmy, i tu jest niebezpieczeństwo, że my jako tacy nauczyciele albo mistrzowie, albo zastępujący mistrza, będziemy z wyższego poziomu właśnie do nich przemawiać. Prawda? I to chyba jest niedobre. Ale zwróćcie uwagę na Chrystusa, na Pana Jezusa, no bo w końcu, jeśli ktoś miałby się upierać, uczyć się czegokolwiek, nawet tych najlepszych rzeczy, zwykle tak jest, od człowieka, no to pytam się, czy miałby się upierać, by się uczyć od Jezusa? No dzisiaj i tak, i nie, moglibyśmy powiedzieć współcześnie, ale w tamtych czasach przecież też mamy opory, prawda? Na podstawie Ewangelii czytamy, gdzie Chrystusowi, no, wręcz było bardzo trudno dotrzeć do umysłów ludzi. Dlaczego? Gdzie jest problem? No właśnie, zadałam sobie pytanie, czy przynależność do danej grupy społecznej, czy klasy była blokadą w tym, że dany człowiek nie chciał być uczniem? No Jezus był cieślą, tak? Nawet w Ewangelii Marka czytamy tutaj, że oni, ci ludzie tam w Nazarecie, gdy on przybył do Nazaretu, prawda? Oni wiedzieli już, że czyni dobre rzeczy, że czyni cuda i tak dalej. I nawet to nie wystarczyło im, żeby zaakceptować Jezusa. Dlatego, że wiedzieli, że On jest cieślą, tak? I wychowywał się pośród nich. A więc gdzieś tam na tej stopie, jak to powiedzieliśmy na wstępie, zwykłych ludzi, tak? Tak. No nie da się uciec przed społecznymi podziałami. Jak świat światem od początku historii zawsze było tak, że się ludzie dzielili na tych inteligentniejszych, lepiej wykształconych, bogatszych i całą resztę. Niestety
Mamy historię teraz tragiczną feudalizmu. No, nie czas teraz o tym wspominać, ale wydaje się, że patrząc nawet na świadectwo Chrystusa, który głosił Ewangelię także do kapłanów, prawda? No to tam w pewnym sensie przynależność do tejże bardzo wysokiej kasty stanowiła problem. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo ci ludzie, nawet ci, którzy z nich byli przekonani o tym, że Chrystus jest Mesjaszem, nie mieli odwagi, żeby otwarcie wystąpić i powiedzieć, bo wiedzieli, że będą od razu wyłączeni z synagogi, już nie mówiąc o Sanhedrynie. Więc problem oczywiście był taki, że jak się należy do pewnej grupy, to nanosi na człowieka jakieś piętno, prawda? Z kimś się współpracuje, z kimś się działa. No i nie da się uciec przed tym, że ta grupa się rządzi pewnym kodem, a ten kod nas zmusza do takiego, a nie innego postępowania. Mam pytanie, czy gdyby słowa, które na przykład Jezus mówił, że kto chce być z was pierwszy, niech będzie sługą, były wypowiadane nie przez cieśle z Nazaretu, ale przez kogo, kto jest z wyższej warstwy, czy one byłoby też tak przyjmowane ochoczo? Czy wtedy więcej ludzi było? Jeżeli by zostały tylko słowami, to by na pewno nie były przyjęte ochoczo. Tego typu słowa może powiedzieć ten, kto te słowa popiera czynem. I Jezus to pokazywał. On był zawsze gotowy tym ludziom pomóc. Nawet wyczuł sytuację, że będą głodni, prawda? To nie było dla niego coś... Przecież Jezus mógł sobie na boku coś zorganizować do jedzenia, a co się mają martwić o tamty całą rzeszę, prawda? No niech się nie martwią albo niech sobie poradzą jakoś. Ale popatrzcie, zarówno w tamtych czasach, jak i w tych jest ukształtowana pewna forma odbioru i postępowania. W tamtych czasach faryzeusze, saduceusze, uczeni w piśmie, byli bardziej wysłuchiwani niż jakiekolwiek grupy ludzi. Tak jak Chrystus. Ale Chrystus przyszedł do Nazaretu też jako, można powiedzieć, jako rabin. Tak. No dlaczego? Dlatego, że przyszedł z grupą ludzi. W Izraelu przecież ukuł się taki pogląd, że ten, kto chodzi z grupą ludzi, no to jest już nauczycielem. A Chrystus już w tym czasie chodził z grupą ludzi, a mimo tego nie przyjęto go. Czy dlatego, że był nauczycielem, ale nie korzystał z nauk właśnie nauczycieli Sanhedrynu, czy powiedzmy tych szkół, które wtedy istniały? Ale on nie mógł... Cały problem właśnie polegał na tym, tej kastowości, też jak już ten temat kontynuujemy, że pojęcie Mesjasza zostało tak gruntownie zniekształcone w Izraelu przed przyjściem owego Mesjasza, że ani nie wiedziano kiedy, ani nie wiedziano kogo tak naprawdę oczekiwać, bo ten, który miał przyjść, był kimś zupełnie innym niż ten, który przyszedł. Ani prorok tamtych czasów, czyli Jan Chrzciciel, ani Chrystus się nie uczyli w szkołach prorockich, bo przecież szkoły rabiniczne to były w pewnym sensie kontynuacja szkół prorockich, miejsce, do którego oni powinni chodzić z miejsca. Ludzie tego oczekiwali. Jak się zjawi Mesjasz, to na pewno będzie się uczył tam, gdzie jest nasza elita, bo przecież to jest ci, którzy wiedzą najlepiej, znają, uczą, rozumieją. Natomiast Chrystus to ominął. No i potem jest to zdziwienie. W Ewangelii Marka 6 i tam od 2 do 4 jest ten opis, że w Nazarecie Chrystus przemawia. I ludzie mówią, skąd ten młokos, tak już przepraszam, że tak użyję takiego słowa. 30-letni, tak. Niekształcony, jakiś robotnik, prawda, ma taką mądrość. Nie tylko, że mówi z mocą, bo przecież on mówił z mocą, temu towarzyszył moc ducha, to jeszcze za jego słowami szły czyny. I nikt nie mógł mu tam w tym Nazarecie niczego zarzucić, poza rzeczywiście jednym. Przecież to się nie zgadza z tym, kim on jest. I ten jeden problem, zobaczcie, w Kafarnaum było nieco inaczej. Chrystus został przyjęty, dlatego że tam ci ludzie go tak dobrze nie znali, prawda? Jednak inne miasto, niby niedalekie, ale inne miasto, i tam mu nawet dano możliwość, żeby czytał, żeby przemawiał. Tutaj jednak
ten kontrast między tym, kim on był, jak mówił jako nauczyciel, a tym, skąd się wywodził, to było dla ludzi nie do zrozumienia. Ale to zawsze tak było, że ludzie, którzy nie stanowili jakichś pozycji w danym czasie, w danym miejscu, no nie byli uważani. Czytałem nie tak dawno na temat Tomasza Campbella, poety angielskiego. Był zwykłym, prostym człowiekiem, ale napisał tom wierszy. Mhm. Gdy napisał ten tom wierszy, został on zebrany w taką książkę, pierwszy tom. I oczywiście jedna z książek dotarła do jego ojca. Gdy ojciec wziął tą książkę, to oglądał z każdej strony. Nie zajrzał do środka i powiedział, jak to możliwe? Nasz Tomasz zrobił taką książkę? Prawda? A może nie umiał czytać? Może nie umiał czytać, ale nie zajrzał do środka, zobaczcie. Dziwił się, że jego syn mógł zrobić taką książkę, prawda? Bo był taki, jaki był. Znaczy się, co było powodem, że Jezus nie mógł tam dokonać żadnego cudu? Że nie wierzyli w Niego po prostu. To po to, żeby Jezus mógł dokonać jakikolwiek cud, to musiała być wiara tej osoby, która chciała jakiejś zmiany czy czegoś w swoim życiu. To był podstawowy warunek. Niektórzy tam tylko, prawda, czy nieliczni. Ale a jak oni wątpiewali w Niego, no bo przecież znali Go, na ulicy się z Nim bawili albo chodzili z Nim na spacery czy coś, to był ich kolega po prostu. No. Ale wiecie co, mnie się wydaje, że gdyby podziały społeczne nie były problemem, gdybyśmy nie byli uprzedzeni według podziałów społecznych, to by Jezus nie przychodził do takiej rodziny. A jednak On się urodził w rodzinie biednej. Mamy dowody. Jego rodzice, ich nawet nie było stać na pełną ofiarę, oni składali gołąbki. Tak. Nie było ich stać, byli biedni. W innym miejscu jest napisane, też o tym wspomina książka Życie Jezusa, że to była rodzina całkowicie zależna od pracy swoich rąk. Nie mieli majątku odłożonego i po prostu żyli z tego, co wypracują. Chrystus był nauczony ciężkiej pracy od urodzenia. Co w pewnym sensie też strzegło jakby jego duszy, no bo praca, jak trzeba pracować, to człowiek nie ma czasu się zajmować czasami rzeczami, wiecie, zbędnymi, a przy okazji jeszcze też no, uczy się dyscypliny. Jezus przyszedł jako zwykły, przeciętny człowiek, dlatego że takich jest najwięcej. Gdyby przyszedł jako potomek króla, to mógłby może więcej osiągnąć, bo ale by wydałby ustawę, czy rozkaz, czy dekret i wszyscy by musieli tak robić, prawda? Ale to nie jest metoda Jezusa, to nie jest metoda Boża. Bóg chce uczucia, Bóg chce głębokiego wewnętrznego przekonania, chce miłości. A to mógł zrobić tylko przez przekonanie tych ludzi, a nie przez żaden nakaz, przez nic narzuconego odgórnie. I dlatego przyszedł chyba w taki sposób, żeby dotrzeć do jak najszerszej rzeszy ludzi. No i to widać, prawda? Bo jak obserwujemy dalsze działania Jezusa, no to przecież chodzi z grupą ludzi. Tak. I to jakich ludzi? No tych zwykłych ludzi, prawda? No. Gdy mówimy dzisiaj o tej grupie ludzi, no to w zasadzie mówimy o największej grupie ludzi, która przecież przyjęła Jezusa Chrystusa. I chyba współcześnie dzisiaj ta grupa, chociaż jest i największa oczywiście, ale najbardziej jest skłonna do tego, żeby zaakceptować nauki Chrystusa. Poza tym jest taka pewna prawidłowość w działalności Chrystusa. I zauważamy tutaj też w tym temacie, tam gdzie się Chrystus pojawia, tam się coś dzieje, tak? Na przykład z rzeczy zwykłych dzieją się rzeczy niezwykłe. Samo to już jest zastanawiające, prawda? W tych działaniach Chrystusa można się wielu rzeczy doszukiwać, prawda? Głębokie myśli powstają, gdy rozważamy te kwestie, prawda? Mamy kanę galilejską czy rozmnożenie chleba na przykład. Ale jeszcze głębsze są, myślę, jeżeli weźmiemy tych zwykłych ludzi, którzy byli przez Jezusa powołani i jak popatrzymy na to, jak oni zostali przemienieni, jak oni się zmienili w swoim sposobie życia, charakterze,
i co potrafili zrobić. Jak stali się wspaniałymi przywódcami, wielkimi mówcami, czy jakimiś, prawda, bohaterami wręcz. Zwykli, przeciętni ludzie. To znaczy, że w każdym człowieku jest niesamowity potencjał, niesamowita wartość. I w oczach Bożych ta wartość jest inna, niż my byśmy to często potrafili ocenić. Nam się czasem wydaje, że nie warto na nich czasu tracić, na tych zwykłych prostaczków, jakich lepiej chodźmy do jakichś uczonych albo do jakichś przywódców, polityków, że wtedy osiągniemy sukces, albo do bogatych, prawda, no, już, jak już nie inaczej. Żebyśmy mieli jakiś wymierny sukces naszego powoływania, przygotowywania do uczniostwa, prawda? Tak, proszę Aniu. W kontekście tego, co powiedzieliśmy, że Jezus, gdzie się pojawiał, tam się coś działo, podobnie też uczniowie, później ludzie się zastanowili, że kim oni są, że prości ludzie, a takie rzeczy się dzieją, prawda? I zadałam sobie pytanie, czy kiedy człowiek ze mną rozmawia, czy też przychodzi mu na myśl, ale kim ona jest? Gdzie, z kim ona, od kogo ona się uczy, że tak, a inaczej się zachowuje i tak dalej? Mówimy o przygotowywaniu ludzi, tak, do uczniostwa. Czy oni w nas rozpoznają tą szkołę? Znaczy rozpoznają, jeżeli ona jest w nas. No. Prawda? Ale wiecie, jeszcze jedna rzecz, bo jest ten przykład z wesela w Kanie Galilejskiej z Ewangelii Jana, drugi rozdział. To jest piękny przykład, bo tam jest napisane, że Jezus został zaproszony z uczniami na wesele. Jego matka, on, czyli jakieś pewnie rodzinne powiązania, szczegółów nie znamy. Normalne, słuchajcie, wesele. I zaraz się dowiadujemy, gdy zabrakło wina, rzekła matka Jezusa do niego. To jest takie, słuchajcie, bardzo ludzkie, że albo ktoś nie dopatrzył, tak? Czyli, że tak powiem, się nie sprawił, albo po prostu był zbyt biedny i co miał, to rzucił, a potem, że tak powiem, się skończyło. Tam wesela trwały długo, prawda, to było święto w tamtych czasach. No i Chrystus był jakby w środku takiego zwykłego, normalnego życia. Wiecie, mnie to, słuchajcie, się bardzo podoba, bo Jezus, rodząc się w takiej skromnej rodzinie, chociaż oczywiście z właściwego pokolenia, prawda, bo i od strony Marii, i od strony Józefa, to było dokładnie to pokolenie, które powinno być, tak? Ale biedne. Wiecie, to, że miał, był nauczony ciężkiej pracy dyscypliny, ale miał serce do ludzi, którzy byli prości, biedni, on był z nich. To mi się, słuchajcie, bardzo podoba, bo czasami się, słuchajcie, jak jakiś bardzo wykształcony, mądry człowiek zgina się nad biednymi, to jest rzeczywiście wielki honor, się go za to chwali, ale zawsze się mówi, no on taki wspaniały, a tak się bardzo schylił. A Chrystus był tak skromny, że nawet tego nie chciał. On powiedział, nawet nie patrzcie na mnie tak, ja chcę być jednym z was. Ale przechodzili też do niego i bogaci wiedzą i bogaci majątkiem. Nikodem przychodził z Sanhedrynu, przychodził młodzieniec z rodu królewskiego, żeby się pytać, co mam czynić, abym był zbawiony. Też chcieli z nim rozmawiać. I powoli, popatrzcie, jak bardzo pięknie nam się układa, zaczyna nam się układać sens tego tytułu. Prawda? Czynić uczniami zwykłych ludzi. Czy to jest teoria? Czy to jest teoria poparta czynem? No bo musimy powiedzieć, że teorię Chrystus też przedstawiał, uczył za każdym razem, ale gdy oni żyli przy nim, uczniowie mam na myśli, albo zachodzili gdzieś w pewne miejsca, no to Chrystus Pan pokazywał również i praktyczne zagadnienia, rozwiązywał pewne sprawy, wychodził naprzeciw potrzebom innych ludzi i tak dalej. I myślę, że uczniami my możemy się stawać jeszcze cały czas głębiej i głębiej, prawda? Uczniami mogą się stawać inni ludzie, gdy chrześcijaństwo pokaże swój właściwy sens, prawda? Jeśli ono będzie oparte na Chrystusie, no to będzie fajnie. W sumie też chyba teraz dostrzegamy to, że właściwie uczniostwo czy czynienie uczniami ludzi nie wypływa z ludzi, ale całym sednem sprawy jest Pan Bóg. Jego Syn, Jezus Chrystus, prawda? Duch Święty. On się stał sługą. Właśnie. Więc popatrzmy, jak to działa na ludzi.
Ja chciałam podkreślić taką rzecz, że Jezus wychodzi tam, gdzie człowiek jest, naprzeciw jego potrzebom. To nie jest mówienie gdzieś ponad głową, ale jak ty potrzebujesz chleba, to ja mam dla ciebie chleb. Jeżeli ty jesteś załamany, to ja mam dla ciebie słowo pocieszenia. Jeżeli chory, to uzdrowienie. Na plus pewno. Zawsze miał dla nich przebaczenie grzechów, tak, i obietnicę zbawienia. Bo nie tylko im dawał chleb. To znaczy, jest to, Jezus tak, potrafił odczuć, co ludzie potrzebują, że ich dręczy sumienie, że mają wyrzuty, że są w depresji, że nie mogą sobie poradzić z tym wszystkim, bo czują się winni, prawda? No i to było najważniejsze. Popatrzmy może jeszcze na przykładzie Piotra. Słuchajcie, bo temat jest bardzo ciekawy i musimy jakby podkreślić pewne rzeczy. Na przykładzie Piotra, uczeń późniejszy, prawda? Ale przecież wcześniej rybak. Nie tylko Piotr, ale przecież i Jakub, i Andrzej. To są rybacy. To jest grupa ludzi, która pracuje fizycznie, ciężko pracuje, żeby zarobić, prawda, kawałek grosza z tych rybek, prawda, które sprzedadzą. No i teraz co się dzieje, prawda? Na przykładzie Piotra. Tu Janusz, podzielić się bardzo, bardzo ciekawą rzecz, kwestię przebaczenia. Nie? Tak. Przecież jak Piotr zobaczył to, co się stało wtedy, gdy wypłynęli na to jezioro, prawda? I Chrystus Pan powiedział, zarzućcie sieci, a Piotr mówi, Panie, całą noc żeśmy łowili, no to jak w nocy ryba nie bierze, no to w dzień będzie brać? Jezus mówi, w dzień do niego, wyjedźmy i zarzućmy sieci, nie? No jak złowili tyle tych ryb, to co się dzieje? Co Piotr mówi w tym momencie? Uświadomił sobie, z kim ma do czynienia. I co powiedział? Niegodny jestem. Jestem niegodny. Panie, odejdź ode mnie, jestem grzeszny. Tak? Ale i jaka jest odpowiedź Chrystusa? Bo to jest cenna rzecz, prawda? Nie, właśnie to jest jakby ciąg tego, myślę, całego oddziaływania na Piotra, że to nieokrzesanie dalej w nim pozostawało jeszcze, bo przecież, o Panie, będę z Tobą do końca, nigdy Cię nie opuszczę, prawda? Poczekaj. No i co zrobił? Mnie mu płynęło kilka chwil i już nie znam go zupełnie. Gdyby Jezus potem tego ranka, kiedy spotkał Piotra, nie przebaczył mu, to Piotr, nie wiem, jakim byłby człowiekiem, gdyby całe życie wisiało nad nim to wspomnienie tego dziedzińca i tej osoby, która mówi mu, ty też byłeś z Jezusem. A on mówi, nie. W żadnym stopniu. To być może go to zżarło i by został jakimś zgnuśniałym starcem, prawda, który by marnie skończył. Tak. Gdyby nie miał takiej możliwości, żeby uzyskał od Jezusa zapewnienie, że znam cię, wszystko dobrze. No tak, tak. To mi się bardzo podoba w tej odpowiedzi Chrystusa, że mówi dwie rzeczy, dwa zdania. Nie bój się, odtąd będziesz łowić ludzi. To jest tak jakby odgadł takie ludzkie bardzo uczucie, że on się po prostu wystraszył, że ten człowiek, który jest u niego w łodzi, najprawdopodobniej zna całe jego życie, wszystkie jego grzechy, wszystkie jego myśli. Nagle sobie zdał sprawę z tego, z kim ma do czynienia i mówi, Panie, opuść moją łódź, bo ja nie jestem godny, bo ty widzisz całe moje życie. Drżał może tak jak kiedyś Izajasz, widząc ogrom Boga w niebie jako prorok. W każdym razie wtedy Pan Bóg mówi, Chrystus do niego, nie bój się, a potem mówi, odtąd będziesz łowić ludzi. To jest dobra obietnica. To jest dobra wiadomość dla ludzi, którzy rzeczywiście są szczerzy. No tak jak Piotr też, bo przecież powiedział, Panie, odstąp ode mnie, bo jestem grzesznym człowiekiem, tak? Ale widać tutaj, jak Piotr otrzymuje sygnały pewne, że Bóg jest z nim. Ciągle tam w tych tekstach to się pokazuje. Nawet wtedy, kiedy zapiera się Chrystusa trzy razy. Znowu Jezus po zmartwychwstaniu się z nim spotyka i znowu ma nadzieję i znowu go podnosi. To jest cudowny Bóg, to jest wspaniały nasz Ojciec, prawda? Co dzisiaj można powiedzieć ludziom, tak, w tym kontekście? Znaczy, to jest ważne, że Bóg widzi naszą wartość, chociażby sami nie dostrzegamy. My często jesteśmy zdegustowani tym, co robimy, a mimo wszystko Bóg wie, że jednak mamy w Jego oczach jakąś wartość i dalej na nas jeszcze stawia. I dalej jeszcze chce z nami rozmawiać. Czasem by się wydało, no przecież nie zasługuję na to, jestem godny potępienia i koniec. A Bóg mówi, poczekam jeszcze,
i może coś z ciebie będzie. Ale widzicie, ten nieokrzesany rybak, nieprzygotowany pod żadnym względem do tego, żeby reprezentować Pana Boga w jakikolwiek sposób. Jednak Ewangelia Mateusza, 26 rozdział i tam 75 wiersz mówi: i wspomniał Piotr na słowa Jezusa, który powiedział: zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. Wiecie, co to oznacza? Że w jego sumieniu ten głos Boży został jednak zapisany. Tak sobie zawsze myślę, że straszna była ta próba, jaką przeszli uczniowie wtedy, kiedy Chrystus zawisł na krzyżu. Jedni zostali, wszyscy zostali przesiani. No. Judasz został odsiany, Piotr z trudem, ale został wsiany. Ale zobaczcie, jednak ten zapis w sumieniu, że Chrystus mu to powiedział, ta pamięć pozostała. I wiecie, taki raptus, tacy ludzie, którzy są czasami może nieokrzesani, ale jak się czasami oni nawrócą, to potem są najgorętszymi zwolennikami i pracownikami Bożymi. I ci, którzy są skromni, pokorni, tak jak Chrystus powiedział, to są ludzie, którzy są wielcy sercem, bo oni w swojej słabości robią wszystko, żeby służyć na rzecz Królestwa Bożego. No właśnie, współcześnie, kiedy spotykamy się z wieloma problemami, ludzie mają wiele problemów. Alkoholizm, choroby, narkomania, nawet bezdomność. Co rusz możemy przyglądać się sytuacjom, kiedy na modę, która powstała w zasadzie, bo dzisiaj moda jest, jak ktoś komuś pomoże coś, jak ktoś komuś da talerz zupy, to jest moda. Nie wiem, czy to jest zasada, ale mam wrażenie, że to jest moda. Mhm. Bo gdyby była to zasada i gdybyśmy rzeczywiście mogli zadbać o godność ludzi, idąc tropem Jezusa Chrystusa, to chyba, nie wiem, w danym państwie czy w danym narodzie powinny być stworzone pewne mechanizmy, prawda, żeby takich rzeczy nie było. I dlatego, gdy się przyglądam na to wszystko, co Chrystus oferował, to rzeczywiście jest to wielki, wielki skarb. No bo dzisiaj pytanie można postawić, ile wart jest człowiek, tak? No można przyrównać do wartości tych ilu, 2 rubli, czy jeszcze czegoś, o czym czytamy w Ewangelii? Ktoś kiedyś chyba liczył. Ileś tam wszystkich pierwiastków, jaka jest ich wartość rynkowa, tam chyba wyszło około 100 dolarów, ja już nawet nie pamiętam, ale nie była to zbyt duża ilość w każdym razie. Trochę tłuszczu, trochę wody, trochę pierwiastków i mówię. Wody bardzo dużo przede wszystkim. Tak. Myślę, że oceniając wartość człowieka czy czegokolwiek, pytanie, jakie kryteria przyjmiemy? Tak. Człowiek jest warty, często się okazuje, że jest warty tego, co po nim zostanie, prawda? Na ile w pamięci, ile jakimś tam, prawda, potomnych czy współczesnych, prawda? Bo niekoniecznie to, co po nim zostanie, czy tam zostanie spadek duży. To wcale nie świadczy o jego wartości, ale na ile go ludzie będą wspominali, jak długo go będą ludzie wspominali. Czy szybko się zapomną i ucieszą się, że już go nie ma, czy będą go co jakiś czas wspominali i przy jakichś okolicznościach będzie im go brakowało. No ale popatrzcie w kontekście zbawienia. Mhm. Przecież ten tekst z Jana 3,16. Znany, tak. Prawda, gdzie jest wyraźnie powiedziane, albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w nim wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. A więc ile wart jest człowiek? Jakby dzisiaj powiedzieć każdemu potrzebującemu, każdemu, kto, nie wiem, życie może mu się kończy, albo nie ma w co się odziać, albo nie ma mieszkania, ale też trudno jest powiedzieć: Chrystus za ciebie umarł, gdy nie ma dachu nad głową, prawda? Albo idź się ogrzej, prawda? Tak, a ja mu nie dam kurtki na plecy, prawda? Bo jest ile? 30 stopni mrozu, tak? Tak, a to świadczy o tym, dla kogo ten człowiek jest tyle wart. Dla Boga jest tyle wart, a teraz dla mnie ile on jest wart? Czy dla bliźniego, prawda? Dla niejednego to nie jest nic warty. Byli tacy ludzie, potwory, może nie ludzie, którzy potrafili miliony skazywać na śmierć, na zagładę. Jednym bez mrużenia oka, prawda? Historia takich przypadków zna bardzo wiele.
A się okazuje, że dla Boga to jeden człowiek był warty jego życia. Tak. Na przypuszczanie, że gdyby tylko był jeden człowiek zbawiony, to Bóg też by się nie cofnął. To jest taka miłość, to przerasta miłość ojcowską. Ale troszeczkę od innej strony jeszcze bym chciał tutaj, jeżeli można, dotknąć, bo jest ten też bardzo piękny tekst z Ewangelii Mateusza, 6 rozdział i tam od wiersza 25. Znowu stanowiący bardzo ciekawe wyzwanie, gdzie jest napisane, żebyśmy się nie troszczyli. No, to jeszcze brzmi w miarę znośnie, ale potem się zaczyna robić niebezpiecznie. Nie troszcie się o życie swoje. No, to brzmi, to jest wezwanie prawie że absurdalne. Jak się o swoje życie można nie troszczyć? Słuchajcie, ewolucjoniści uczą, że podstawowym kryterium wartości życia jest możliwość przetrwania, tak? Oddania genów, czy też jakby możliwość, umiejętność przeżycia. Tak? Tymczasem Chrystus mówi, nie to jest najważniejsze. Po czym mówi dalej, nie troszcie się o to, co będziecie jedli albo pili. I wiecie, no, zaczyna się robić dziwnie. Oczywiście sens nie jest taki, żebyśmy żyli jako asceci i się w ogóle zarośnięci, brudni, prawda, żyli w Królestwie Bożym. To nie jest to. Tam jest naprawdę, troszcie się najpierw o Królestwo Boże, a nie tylko o Królestwo Boże. Czyli Pan Bóg mówi mądrze, że jest i drugi, i jedno, i drugie wartościowe. Ale to wezwanie mówi, bo ja wiem, że tego potrzebujecie. Wiecie, chyba w tym jest cała istota. Pan Bóg mówi, ja chcę ludzi, którzy wiedzą, że mnie potrzebują. Cały świat pracuje ciężko tym się, co ma, zajmuje troską o swoje życie, o jedzenie, o picie, o tam inne rzeczy, o to, żeby się okryć. A wy, mówię, też się o to troszcie, ale pamiętajcie, że jest coś ważniejszego. I ja wiem, że wam to potrzeba, więc pamiętajcie, że możecie mnie w tym potrzebować. I wiecie, i teraz jest jeszcze, ja już kończę to wezwanie, kogo stać na to, żeby przyjąć taką hierarchię wartości. I znowu wracamy do tego, tak, że ci biedni ludzie, skromni, pokorni, którzy często nic nie mają i właściwie im jest łatwo powiedzieć, no, a co ja właściwie mam? Co ja mam do stracenia? Tak, tak, no właśnie, to pytanie trzeba byłoby postawić, kto to mówi. To mówi Chrystus. Jeśli uwierzysz, no to pewnie tak się stanie. Ale z drugiej strony, jak mówimy, Chrystus zostawił uczniów swoich, grupę swoją, ludzi. I to jest istotne, prawda, że tu Kościół musi odgrywać jakieś znaczenie. Właśnie taka ostatnia rzecz, która jest warta tutaj do podkreślenia. Dlaczego w pierwszym wieku Kościół się tak bardzo rozwijał? Bo ludzie za ludzi umierali. Ludzie za Jezusa umierali. Przeważnie to nie tylko byli ludzie ci zwykli, ale to byli ludzie i ci niezwykli, jak to można byłoby powiedzieć, z różnych sfer. A więc ten Kościół funkcjonował troszeczkę inaczej. Chyba dzisiaj to się wszystko jakby stopiło w jakąś taką małostkowość. Czy dzisiaj jest w stanie ktoś poświęcić życie swoje za drugiego człowieka? No, pomyślmy, jakie jest dzisiaj chrześcijaństwo, bo mówimy o społeczności bez podziałów czy z podziałami klasowymi. No, kiedy kto się staje uczniem, a kiedy kto się uczniem nie staje? No, kiedy patrzy ktoś, powiedzmy, na czyjeś życie, na czyjś dostatek, a on miałby się stać uczniem i powiedzmy, no nie wiem, dalej jest w sytuacji takiej, jakiej jest i chrześcijaństwo rzeczywiście mu nie wychodzi naprzeciw, no to jest tylko teoria. No myślę, że właśnie chyba pora zakończyć nasze teorie, tak, i pójść do domu i pomóc żonie, dziecku, bliźniemu, sąsiadowi. No w tych prozaicznych sprawach. Bo Kościół rzeczywiście powinien taki być. I wiecie, tak sobie zawsze myślałem, że Chrystus głosił także i rewolucję społeczną. Bo mówił, ci, którzy się wokół mnie zbierają, to już nie są ani intelektualniści, kapłani, kryminaliści, tylko to są wszystko dzieci Boże. Moi bracia. I tak jakby się wszystko w Kościele Bożym miało zupełnie zmieniać. Jakbyśmy mieli być takim
za czynem Bożego Królestwa, które będzie w niebie jeszcze na tej ziemi. Obyśmy rzeczywiście umieli tak postępować. Tak, myślę, że chrześcijaństwo to nie, mimo wszystko, nieobecne status quo. Mhm. Bo to obecne status quo, ono nie prowadzi do wyznaczników, które Jezus Chrystus nam nakreślił i sam sobą też reprezentował. Prawda? I to, co dzisiaj rozważaliśmy i czytaliśmy, jest bardzo istotne. Stąd właśnie kwestia teorii i praktyki, która była objawiana w życiu Jezusa Chrystusa, jest bardzo istotna. No cóż, temat bardzo szeroki, nie podkreśliliśmy oczywiście wszystkiego. Dużo by już można, no ale tak. Po co mówić, lepiej coś zrobić. Lepiej coś zrobić, tak. Słusznie, tak. Bardzo dziękuję wam za wspólne rozważanie tego studium. Zapraszam serdecznie państwa na kolejną część Słowa Bożego, która będzie za tydzień, a część ta będzie nosić tytuł Jezus, a wyrzutki społeczne. Na zakończenie pomodlimy się jeszcze. Dobry nasz Boże, chcemy podziękować za to, że nas tak ukochałeś, że tak nas bardzo wysoko cenisz, że jesteś gotowy oddać za każdego z nas swoje życie. Chcemy Ci dziękować za to i powierzyć Tobie nasze losy, powierzyć Tobie naszą przyszłość, a także poddać się, Boże, do Twojej dyspozycji, abyś nas, Boże, posyłał tam, gdzie uważasz, abyśmy mogli przekazywać Twoją miłość i Twoje rady innym ludziom, naszym bliźnim, tym, wśród których żyjemy, abyśmy wszyscy razem mogli zostać Twoimi uczniami, abyśmy mogli cieszyć się z Twoich nauk i Twojego przywództwa. Miej nas, Panie, w swojej opiece w nadchodzącym okresie czasu, w kolejnych dniach naszego życia. Prosimy Ciebie o to, wysłuchaj nas, Panie. Amen. Amen.